Witam również księdza Andrzeja Myszaka. Dlaczego nie ma proboszcza, to ksiądz Andrzej za chwileczkę powie. Wszystko widzi na naszej ulicy, jak i medyka Jurka Erdmana. Ja z mojej strony i z zarządu to cieszymy się, że Państwa dzisiaj możemy u siebie gościć i myślę, że ten czas taki przedświąteczny, takim wyciszeniem, spokojem wprowadzi nas ksiądz Andrzej i rozpocznie, a później będzie kawka i tradycyjny żurek, żeby kojarzył się nam ze świętami. Witam Was kochani i cieszę się bardzo, że mogę być tutaj z Wami. Były Pani na Piękna Boże Narodzenie, teraz tutaj jest spotkanie wielkanocnym. Ksiądz Promo chciałby bardzo być tutaj też w tym miejscu, ale niestety ma tyle obowiązków, wiadomo, i wykłady w seminarium, ale też i potem i sesję profesorską i te inne sprawy dotyczące formacji młodych kleryków. Ale pozdrawiam Was serdecznie, łączę się z Wami modlitewnie. Jest z nami zawsze tutaj obecny, bo zawsze nas też pamiętali w swoich modlitwach i zawsze tutaj mówi pięknie tutaj o Was kochani. Dlatego starajmy się wejść w ten czas przedświąteczny ze Słowem Bożym, żeby ono rozwijało się w naszych sercach. Teraz mamy też ten piękny czas w parafii, gdzie ksiądz Tomasz Zimny, był wikarny z tej parafii, z pomocy parafialnej, prowadzi rekolekcje. Też modlimy się o owoce tej projekcji na każdego z nas, aby najwięcej było i nawróceń, i pięknych owoców. Najważniejszy dla nas świąt chrześcijański, którym jest zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. A teraz powstańmy i przeczytajmy Ewangelię, która będzie nam się musiała dać. Pan z Wami, słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. A pierwszego dnia po szabacie, wczesnym ranku, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena podała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie go położono. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie, zwiniętą w jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze pisma, które mówi, że on ma powstać z martwych. Uczniowie zatem wrócili znowu do siebie. Oto Słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chrystusie. I tak, kochani, czytaliśmy fragment Ewangelii o zmartwychwstaniu Chrystusa. Jest to najpiękniejsze dla nas wszystkich wydarzenie, że człowiek to ciało i dusza. Wiadomo, że dusza jest nieśmiertelna i nieustannie mamy ukazywać właśnie oblicze samego Chrystusa w drugim człowieku. Dlatego życzę Wam, kochani, już w tym czasie prawie wielkiego tygodnia, już wiadomo, jest niedziela przed nami palmowa. Przede wszystkim, żebyśmy wzrastali w zdrowiu, radości, obfitości Bożych łas na każdy dzień. Niech dobry Bóg, Chrystus zmartwychwstały, rozraduje nasze serca, nasze rodziny pełną Bożej miłości, abyśmy wzrastali w tej łasce u Boga i u ludzi. Niech dodaje nam siły, nadziei, zdrowia na każdy Boży dzień. Przyjmijcie teraz Boże błogosławieństwo. Niech ono spocznie w naszych sercach, w naszych rodzinach, ukazując właśnie oblicze samego Chrystusa. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. I tak, kochani, pobłogosławimy jeszcze te wszystkie posiłki, które mamy na naszych stołach. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Słowo Boże naszym Pana, który stworzył niebo i ziemię. Wszechmogący, wieczny Boże, pobłogosław nas, pobłogosław te dary i tych, którzy te dary przygotowali, i naucz nas dzielić się z potrzebującymi. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Boże, przeżegnaj społecznego, wszystkim życzymy. Jeszcze raz wielkim zachwać, że mogę tutaj być z Wami na tym spotkaniu tutaj naszym. Niech Was wszystkich Pan Bóg błogosławi i strzeże. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen. Jak się jest? Ja.
zostawiać jeden ze trzech, kochani. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Dobrze. Dziękuję.